Jesteśmy na premierze filmu Porady na zdrady. Tak jest. Czy w waszym życiu wystąpiły jakieś takie sytuacje, zdrady? Wiesz co, to jest pytanie bardzo proste dla mnie. Ja mam tak piękną żonę, że zaplanowałem to, że będę miał tak piękną żonę, że nigdy mnie nie będzie korciło. Albo właśnie się bierze tak piękną żonę po to, żeby mieć pewność, żeby ktoś kiedyś mógł ją po prostu zabrać. Nie, nie dałbym, nie dałbym. Fajnie, wiesz, patrz ile leją alkoholu, za darmo. Fajna premiera, bardzo. A mówiłeś, że idziesz po wodę. No, to wiesz. Tam pan, wiesz, wie o co chodzi w Rock Polo. Tak. Sławomir, ty ostatnio tak, Taniec z Gwiazdami, teraz kolejny program, tak, czyli można na stałe powiedzieć, można powiedzieć, że na stałe wkroczyłeś do tego show biznesu, flesze, ścianki, tak jak dzisiaj, czerwone dywany, dobrze się czujesz w tym klimacie? Wiesz co, to jest bardzo sympatyczna część naszej pracy, ale przede wszystkim to są koncerty w ojczyźnie, jeździmy po całej Polsce, mamy skład na żywo i to jest spotkanie z naszymi fanami, no i poza tym no, czeka nas teraz wielkie wydarzenie, wydanie płyty. Pierwsza płyta Sławomira, The Greatest Hits of Sławomir. I to jest, słuchaj, ciekawe, bo tą płytę ufundowali nam fani. I wykręciliśmy rekord polski w crowdfundingu, także pozdrawiam was serdecznie, już mamy okładkę. Tak. Wczoraj właśnie zatwierdziliśmy. No i po prostu wydarzenie muzyczne. To nie było pytań od fanów, że wiesz, Taniec z Gwiazdami, kolejny program, a ten zbiera pieniądze na własną płytę? Wiesz co, oni dali pieniądze przed tymi programami. Czyli się wkopali troszkę. Nie, wszystko, słuchaj, nagrody crowdfundingowe są realizowane. Na przykład, żebym mógł nagrać tą płytę, to muszę jeździć po całej Polsce i pić wódkę z fanami. Bo była taka nagroda w crowdfundingu, że oni wspierają płytę, a w zamian za to ja wypijam z nimi flaszkę wódki. Także ćwiczę tutaj. No jeszcze i kilka zostało. Jeszcze nam kilka zostało. To partnerka się zgodziła na to? No, żona oczywiście. Żona odwozi Kościelna. Jeszcze, mnie wspiera, nie? Tak. I zawsze rosołek przed. Mówi, to jest dosyć duży fan, wypij więcej rosołu. Tak, i Boże, muszę pilnować, no Boże, żeby wrócił żywy, cały. Podczas Tańca z Gwiazdami nastąpiła dla was nowa rola, kolejna. Najważniejsza czyli rola w życiu i najpiękniejsza. No właśnie, to jak wam się wychowuje dziecko, jak spełniacie się w roli rodziców? No, nasz syn jest niesamowicie grzecznym chłopcem i współpracującym i na przykład my się umawiamy nieraz, bo jeździ z nami również na plan, czy w programie, to kibicuje też w garderobie. Tak. I on, słuchaj, na co się z nim umówimy, to tak jest. Jeżeli ma spać w godzinach koncertu, to śpi co do minutki, mamy to ustalone. Nie wiem, to jest jakiś dar z nieba chyba. Może kogoś to zasługa, może mamy. Nie, to nie po mnie taki spokojny, to nie, na pewno nie. Czyli co, ale, no, ale nie chcę mi się uwierzyć, że co, nie płacze, nie budzi w nocy, nie przeszkadza? Wiesz, płacze zawsze, jak jest głodny, a natomiast jak jesteśmy w pracy, to uwierz mi, że przychodzą na przykład ludzie i mówią, o co chodzi, coś z tym dzieckiem nie tak, bo on jest tak cichy i spokojny, a może po prostu lubi muzykę i to go cieszy i uspokaja. Daje się wyspać, Sławomir śpi, wypoczywa. Tak, ja śpię. Naprawdę, u mnie się nic nie zmieniło.